ładnie będzie. Ten tytuł to nie jest clickbait. Dzisiaj na serio spędzę 24 godziny na planecie Ziemia. Powiem wam więcej. Do tej pory udało mi się spędzić tu 22 lata i 4 dni. 4 dni dlatego, że 4 dni temu miałem urodziny. A mówię to dlatego, że macie jeszcze okazję złożyć mi życzenia. Oczywiście, jeśli chcecie złożyć. Do niczego was nie zmuszam, to jest tylko wasza decyzja. Czy będziecie chcieli napisać komentarz "Wszystkiego najlepszego, Karol" i ja wtedy przypnę serduszko tym komentarzom? Zrobicie z tym, co chcecie. Ten różny vlogowy film to jest taki prezent mały dla was, za to, że tu jesteście, bo całkiem sporo się was tu zebrało. Dodatkowo są święta zaraz, więc wesołych świąt dla was wszystkich. Jednocześnie was wszystkich witam. Napisałem od razu dla was taką piosenkę w ramach podziękowań za to, że tu ze mną jesteście. Dziękuję wam. No i dodatkowo chcę już wbić też 4000 godzin oglądania, bo YouTube ma takie kryteria do spełnienia, żeby móc zarabiać na filmach. A dodatkowo, jeśli mowa o zarabianiu, to nadal obowiązuje akcja "Jeden sub to jest 1 grosz. Jeśli zostawicie suba, to wykładacie grosz do puli wygranej, którą możecie wygrać. Może to właśnie ty wygrasz. No i pokażę wam od razu, jak wygląda taki mój typowy dzionek. Zdradzę może parę ciekawych informacji na temat tego kanału, na temat 110%. Powiem, kto wygrał twoje 5 minut. Wyciekło zdjęcie z wygranymi programu Twoje 5 minut 2. Zaczynam o 5 rano od pójścia na bieżnię, umycia się, przeczytania książki, medytacji. Idź, Gabi, na chwilę. I siadam do wymyślania pomysłów na filmy. Sprawdzam, czy już ktoś tego przypadkiem nie nagrał, bo jak tak, to wyrzucam pomysł i myślę dalej. Trwa to razem jakieś 8 godzin. To dlatego, żeby dostarczyć wam jak najlepsze i oryginalne produkcje. Następnie szybki posiłek, ale bardzo szybki, żebym miał czas na dalszą pracę. Siadam do montażu 3 filmów nagranych w poprzedni dzień i kończę bardzo późno, o godzinie 2 w nocy, dzięki czemu zostają mi 3 godziny snu na następny taki sam dzień. Oczywiście to był żart, tak nie wygląda mój dzień. Wstałem i jak co dzień sprawdziłem, co się dzieje w internecie, bo bardzo lubię wiedzieć. Może ominęło mnie coś ważnego, akurat gdy spałem i akurat gdy większość ludzi śpi i w zasadzie jest małe prawdopodobieństwo, że wydarzyło się coś ważnego, ale chcę mieć wymówkę, dlaczego zawsze rano sięgam po telefon. Przeczytałem jedynie komentarz pod moim filmem, że shortsa to ja mam w gaciach. I był nawet śmieszny, ale trochę mnie zabolał. Później poszedłem na bieżnię, ale tylko po to, żeby śmiesznie to zmontować. Tylko trochę mi nie wyszło. Umyłem się i przyszła pora na najważniejszą część dnia. Poczytałem trochę książki, naprawdę ostatnio czytam więcej. Wiem, że może to nagranie tego nie potwierdza, bo tu akurat udawałem, ale na serio czytam też sobie normalnie i nie udaję. Poszedłem na spacer. Muszę wam coś od razu powiedzieć. Nie jestem sam. Gabi. A Gabi to pies, chociaż pewnie już zdążyliście zauważyć. I ma na sobie nowy sweter, w którym uważam, że bardzo ślicznie wygląda. Jak ci się, Gabi, podoba? Powiedz, że fajnie, że lubisz ten sweter. Proszę. Gabi, nie unikaj mnie. Oczywiście, żebyście nie byli rozczarowani, takie filmy jak ten teraz nie będą się tu pojawiały. Znaczy, nie chciałbym też mówić, że nie w przyszłości, ale głównie będą się tu pojawiały takie filmy jak na 110% do tej pory, tylko że moje solowe, a tam nie będą solowe. O, ale to zobaczycie w międzyczasie. Mam na sobie najbardziej świąteczną czapkę, jaką można tylko mieć. Świątecznej magii. Mam jeszcze skarpetki, ale nie na sobie. Miłość i moc. Najlepsze jest to, że to nie są w ogóle moje rzeczy. Zabrałem to bratu starszemu. I prawdopodobnie o tym nie wie, więc jak zobaczy ten film, to się dowie. Mam też na sobie nową kurtkę. Chciałem, żebyście mi powiedzieli, czy jest fajna, czy nie. Ale bądźcie szczerzy, nie bójcie się. Chodź, Gabi, pokaż się. Nie wstydź się, no chodź. Powiedzcie, że jest fajna. Teraz też mam trochę taką przedświąteczną i świąteczną przerwę. Daję sobie trochę więcej luzu, żeby się przygotować właśnie na ten kanał z filmami, ale mi rączka zamarza, bo tu nie mam rękawiczki. Mam nieobcięte paznokcie, to nie pokazuje. A tu mam rękawiczkę, bez sensu w ogóle, że trzymam... Gabi! Gabrisiu, patrz. Kto to tu jest? Później usiadłem do montowania właśnie tego filmu, który teraz oglądacie i zobaczyłem, że mam zielone oczy, ale tak naprawdę to odbijało mi się światło w okularach i tak to wyglądało. A to była jedna z bardziej szalonych rzeczy, która wydarzyła się w tym dniu. Stwierdziłem, że pokażę wam moje stanowisko, ale akurat w ten jeden dzień zapomniałem posprzątać, bo zawsze mam ładnie posprzątane. Wyszedłem też na kolejny spacer i do sklepu. Kupiłem parę przydatnych rzeczy i ten soczek. Jego historia jest taka, że w sklepie już chciałem iść do kasy, ale wszedłem akurat w jedyną alejkę, w której pani pracująca wykładała towar. Bardzo nie chciałem jej przeszkadzać, bo mogłem iść inną alejką, ale nie chciałem też się wracać, więc udałem, że wszedłem celowo do tej alejki i właśnie po ten sok. No i go kupiłem. Bardzo często w życiu spotykają mnie takie sytuacje. Nagrałem też, jak ładnie wygląda zima. O Jezus, ale... Oj, to nie wszystko. Stań tu. Ja? No, tu gdzieś. Czemu? Nie. Frank. Pies. Ty jesteś pies. Kot. Ty nie jesteś kot. Wiewiórka. Dzięcioł. Słoniu. O, na słoniu się popatrzyła. W poprzednim wcieleniu może była słoniem. Daj głos. Daj głos. Gabi, daj głos. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Później oglądałem serial, tylko nie powiem wam, czy jest fajny, bo dopiero zacząłem, także... Na następnie poszedłem już spać. I tu się film kończy, bo spałem i nie mam nic więcej do zrobienia. Tak ten film miał wyglądać, miał być szybki, miał być prosty. Chcesz powiedzieć, że z moją dziewczyną oglądałem? Tak. Oglądałem serial wcześniej z moją dziewczyną.